Cześć, jest to uzupełnienie do filmu o oscyloskopie w NIRSI 1C15. Aby dopasować impedancję sondy do obwodu wejściowego kanału, należy wykonać jej kompensację. Kompensacja powinna być wykonana zawsze przy pierwszym podłączeniu sondy do danego kanału. Na początek sprawdzimy, jak wygląda wykres wzorcowy, gdy tłumienie sondy ustawione jest razy 1. Przyłączamy haczykową końcówkę sondy do zacisku sygnałowego kompensatora. Przewodu masowego w tym oscyloskopie nie podłączamy. Wciskamy przycisk Auto, aby przebieg wykresu dostosował się do ekranu. Jak widać, wykres jest idealnie prostokątny, ponieważ tłumienie sondy ustawione jest razy 1, czyli mamy bezpośredni pomiar wielkości elektrycznej i tutaj nie trzeba nic kompensować. Po przestawieniu przełącznika tłumienia na obudowie sondy w pozycję 10 razy oraz dostosowaniu wykresu przyciskiem Auto, widać, że wykres prostokątny jest zniekształcony. Taki kształt przebiegu fali prostokątnej świadczy o przekompensowaniu sondy. Aby zlikwidować to zniekształcenie, należy wyregulować kondensator nastawny, czyli trymer, do uzyskania na ekranie maksymalnie płaskich wierzchołków impulsów. Wygięcie poziomej części fali do środka świadczy o niedokompensowaniu sondy pomiarowej. W ten sposób wykonana kompensacja sondy pomiarowej przy pierwszym jej podłączeniu do danego kanału gwarantuje nam poprawność wyników. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!